Godzina 7.14. Łukaszenko, witam Państwa bardzo serdecznie o poranku Radia Wnet. Jest dzisiaj 4 listopada. Imieniny obchodzi m.in. Olgierd i Karol. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wschód słońca już za nami, a zachód o godzinie 16.03. Takie są uroki czasu zimowego. Nietypowe święta. Zawsze lubię patrzeć, bo to coś ciekawego można się dowiedzieć. Dzisiaj nietypowe święta. Dzień taniego wina. Wydaje mi się, przez ostatnie parę lat w Polsce definicja taniego wina uległa pewnej zmianie i modyfikacji. Tanie wina, które pamiętamy sprzed 20-30 lat, to już teraz są nie do dostania, już są zupełnie inne tanie wina. No dobrze, a my na początek poranka zajmiemy się po pierwsze praworządnością, a po drugie sytuacją prawną po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przy telefonie dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tragiczne zdarzenie, śmierć ciężarnej pacjentki. Wiele osób mówi i twierdzi, że to w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku w sprawie ograniczenia prawa do aborcji. Panie redaktorze, szanowni państwo, nie mamy wszystkich informacji dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Rodzinie oczywiście należą się wyrazy współczucia. To jest smutna wiadomość, że taka rzecz się zdarzyła. Natomiast ponieważ nie mamy wszystkich jakby informacji, no to bazujemy tylko na jakichś takich cząstkowych wiadomościach dotyczących tej sytuacji. I one raczej wskazują na tym, że z jakiegoś powodu nie skorzystano z możliwości, która istniała i istnieje w polskim prawie, określona jako przesłanka medyczna. To znaczy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia matki lekarz może, ratując życie, przerwać ciążę. Jest to jakby niechciana konsekwencja przerwania ciąży. Więc w tej sytuacji wydaje się, że była taka możliwość. Innymi słowy, ponieważ przesłanka medyczna w żaden sposób w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie była ograniczona, wiązanie jej z przesłanką eugeniczną może być sztuczne. Być może jest po prostu tak, że w związku z tym, że tych informacji nie ma, albo że nie wszyscy dobrze orientują się w stanie prawnym, albo też niektórzy generalnie traktują tą tragiczną sytuację jako okazję do powrotu do tematu liberalizacji prawa aborcyjnego. Być może dlatego jakby tworzona jest niekiedy w mediach taka zbitka tych dwóch, tego tragicznego wydarzenia i wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na ile jest tak, że tego typu zdarzenie politycznie może doprowadzić do liberalizacji prawa? No, wiemy, że w niektórych krajach zachodnich, na przykład w Irlandii, taka wyjątkowa, trudna sytuacja stała się podstawą do organizacji takiej dużej kampanii na rzecz liberalizacji prawa do zabijania. Więc taka możliwość oczywiście jest, można sobie wyobrazić taką sytuację, ale dlatego ważne jest też to, żeby media, po pierwsze, żeby być ostrożnym z wypowiadaniem się na temat konkretnej sytuacji, kiedy nie znamy wszystkich okoliczności, a po drugie, no, ważna jest taka spokojna i merytoryczna dyskusja, żeby pokazywać, że na przykład, jak się wydaje w tej sytuacji, niekoniecznie istnieje związek między jednym a drugim. To jeszcze pytanie, na ile pana zdaniem ta sytuacja jakkolwiek wiąże się z wyrokiem? Nie ma pan, jako osoba, która w ramach polskiego parlamentu występowała przed Trybunałem w tej sprawie, nie ma pan żadnych wątpliwości, że to może być połączone, że może być taki efekt, że lekarze, bojąc się konsekwencji prawnych, odstępują od czynności medycznych, które są niezbędne dla zachowania życia i zdrowia matki? To znaczy, no wie pan, trudno bardzo powiedzieć, co może zrobić jakiś lekarz w jakiejś konkretnej sytuacji, ale merytorycznych podstaw wydaje się do tego nie ma, no bo przesłanka medyczna w żaden sposób nie była ograniczona. Bardzo trudno powiedzieć, dlaczego lekarze nie skorzystali z tej możliwości.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie był jakimś wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, tylko był potwierdzeniem wieloletniej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, który z kolei opierał się o przepisach konstytucji. Najpierw przepisów konstytucyjnych, które obowiązywały przed 97 rokiem, a po 97 roku obowiązującej obecnie konstytucji, więc Trybunał Konstytucyjny także nie kreował tu w żaden sposób prawa, tylko stosował przepisy konstytucji, w szczególności podstawowe prawo każdego człowieka, czyli prawo do życia, prawo, które chroni i matki, i dzieci. Liberalizacja aborcji oznacza w każdym przypadku możliwość uśmiercenia wielu dzieci, dziesiątek, setek czy tysięcy. Myślę, że to jest najgorsze rozwiązanie z możliwych. To jeszcze przejdźmy do drugiego tematu. Szykuje się kolejna wielka reforma wymiaru sprawiedliwości. Tym razem ma istotnie zmienić się kształt Sądu Najwyższego w drugą stronę. Będzie nie większy, a mniejszy. Do tego jeszcze spłaszczenie struktury sądów powszechnych. Na ile pana zdaniem tego typu reforma w końcu będzie dopasowana do kłopotów, jakie widzimy z polskim wymiarem sprawiedliwości? Ja myślę, że tym wyjściowym punktem jest to, co pan powiedział na koniec. Problemy z polskim wymiarem sprawiedliwości, z przewlekłością orzekania, z poczuciem złego traktowania przez obywateli. Trzeba się zastanawiać, konstruując kolejne reformy czy plany reform, co służy rozwiązaniu tego problemu. Co mogłoby nam pomóc, aby sądy działały szybciej, aby sądy działały bardziej efektywnie. Być może w niektórych przypadkach reforma instytucjonalna służy temu celowi, ale może się też zdarzyć, że jakby tylko jemu towarzyszy, że nie jest jakby sama w sobie panaceum. Moim zdaniem kluczowa sprawa to jest dalsze upraszczanie procedur sądowych, to jest informatyzacja sądów, to są duże kampanie społeczne zachęcające społeczeństwo do szerszego korzystania z nieprocesowych czy niesądowych sposobów rozwiązywania sporów, to znaczy na przykład z mediacji. Takie możliwości stworzyliśmy na przykład zmieniając kodeks postępowania administracyjnego, ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Więc jakby pewne instrumenty prawne zostały przygotowane i to moim zdaniem jest najważniejsze. Jeśli chodzi o reformy na tym planie instytucjonalnym, to konstytucja pozostawia wiele swobody, jeśli chodzi o organizację Sądu Najwyższego czy sądów powszechnych. I tutaj raczej nie mamy do czynienia z pytaniami o konstytucyjność, tylko raczej o to, czy te rozwiązania instytucjonalne będą służyć poprawie wymiaru działania sądów, czy niekoniecznie. Ale będą, bo to jest pomysł na jakąś całościową, bo długo słyszeliśmy, że jeszcze reforma jest przed nami, że reforma będzie dokończona, że trzeba czekać na to, aż się w końcu tą reformę sądów powszechnych przeprowadzi. To jest ta reforma pana posła zdaniem, o której mówi prezes Kaczyński i minister Ziobro? Czy moim zdaniem tutaj to jest, nie podlega żadnej wątpliwości, że reformę należy kontynuować, że te zmiany są potrzebne, żeby sądy działały lepiej. Natomiast ja nie widziałem żadnych projektów, konkretnych projektów. No ale są realne zapowiedzi, które się pojawiają także w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, który mówił chociażby o spłaszczeniu struktury sądów, o wprowadzeniu dwóch instancji. No, to rozwiązanie ma swoje na pewno istotne zalety, dlatego jest pewna analogia, można powiedzieć, do tych zmian, do tego systemu szkolnictwa, w którym był trójszczeblowy, szkoły podstawowe, gimnazja, licea. W tym przypadku mamy sądy powszechne, trójszczeblowe, sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne i być może pewnie są istotne argumenty za tym, żeby zmienić tą strukturę na dwuszczeblową. Ale jednocześnie, jeśli miałaby być struktura dwuszczeblowa, to wydaje mi się, że Sąd Najwyższy powinien być sądem, który także rozpatruje kasację. Dlatego, że jeśli w pierwszej instancji
sądy okręgowe, te nowe sądy okręgowe miały rozpatrywać sprawy apelacje, czyli odwołania rozpatrywałyby sądy apelacyjne czy regionalne. Jak słyszymy, że może ta nazwa brzmieć nowych sądów apelacyjnych, no to sądami kasacyjnymi powinien być Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy sprawuje także nadzór nad sądownictwem sądów powszechnych, a rozpatrywanie kasacji jest takim istotnym elementem tego nadzoru. Także te wszystkie kwestie są z sobą powiązane i odpowiadanie abstrakcyjnie na jakieś konkretne pytanie no, niekoniecznie daje... Wczorajsza publikacja dziennika Rzeczpospolita, który mówi, że w izbie będą, że w Sądzie Najwyższym będą tylko dwie izby, wszystkie pozostałe znikną. Izby zajmujące się to właśnie kasacją i wykładnią prawa, odpowiadaniem na pytania prawne. I tyle. Ja nie znam projektów reform, więc no, trudno mi też spekulować na temat jakichś projektów, których nie znam, więc nie wiem, czy to jest jedna z możliwości, czy to są prawdziwe informacje, czy to są nieprawdziwe, czy są precyzyjne, więc takie spekulacje nie mają sensu. Z konstytucyjnego punktu widzenia Sąd Najwyższy może być w różny sposób uregulowany. Ten pomysł, aby istniały właśnie dwie izby, to nie jest zupełnie pomysł nowy, on już wcześniej się pojawiał. Ja nie wiem, ja uważam, że generalnie Sąd Najwyższy nie powinien być takim małym sądem i powinien rozpatrywać kasację, bo tylko wtedy Sąd Najwyższy realnie rzecz biorąc może sprawować nadzór nad orzecznictwem sądów powszechnych i może zapewniać jednolitość stosowania prawa. Samo rozpatrywanie, wydawanie uchwał dotyczących interpretacji rozstrzygania spornych kwestii, to są środki ważne, ale zbyt słabe i zbyt też, których stosowanie jest uzależnione od tego, czy pojawiają się zapytania sądów powszechnych. Także wydaje mi się, że tutaj jednak w Sądzie Najwyższym musi się koncentrować realnie rzecz biorąc zapewnianie jednolitości interpretacji stosowania przepisów przez sądy powszechne. Czy by się to odbywało w ramach dwóch izb, czy zachowania mniej więcej obecnej struktury, to jest kwestia moim zdaniem do dyskusji. Powiedział Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, jak te dyskusje będą przeprowadzane, bo mówi się, że reforma ma trafić do polskiego Sejmu jeszcze w tym roku. I to jest jeden z możliwych wariantów reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Po Izbie Dyscyplinarnej, ostatnie pytanie, będzie pan poseł płakał? Istotne jest to, żeby istniał efektywny system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. A obecnie taki, jest efektywny? Spowoduje, myślę, że od wielu lat nie jest efektywny. Stworzenie Izby Dyscyplinarnej było krokiem ku stworzeniu na pewno niezależnego systemu, ale widzimy, że ten system nie znajduje powszechnej aprobaty i to także jest jego pewna słabość. Więc jakby dalsze zmiany w tym zakresie być może są konieczne. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, żeby sędziowie odpowiadali przynajmniej mniej więcej na tych samych zasadach, co wszyscy inni obywatele, żeby nie było sytuacji, że ze względu na jakiś korporacyjny model tej odpowiedzialności odpowiedzialność sędziów jest odpowiedzialnością iluzoryczną. Powiedział Bartłomiej Wróblewski, doktor prawnik konstytucjonalista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Do usłyszenia na zegar godzina 7:27. Teraz zespół Myt, a my zaraz potem przeniesiemy się na chwilę do Glasgow.